się wszystko przygotują, posłucham. Jak jesteście? Przedstawcie się ładnie. Związek Śląska Polskiego, Białystok. Kupiec Białystok. Brawo. Bieszczadzki trak, śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem, miło jest u nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że baby starzeją się, a chłopy nie. Wiatr poniesie go w wilgotny świat. Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się, a połączy nas bieszczadzki trakt. Śpiewajmy wszyscy, ale wszyscy razem. Śpiewajmy razem, miło jest u nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. Bogdana czy Bogumiła? W imieniu konkursu. Tak, no! Ten zaczarowany ołówek wymalowany, proszę Państwa, jest na wielu, wielu różnych miejscach w Białymstoku. Maluje niesamowite rzeczy. Dzisiaj, proszę Państwa, jest niesłychana okazja. Niespotykana dotąd chyba, że dzieci z domu dziecka będą zbierały na chore polskie dzieci. O! Jest to fajna sprawa. W związku z tym, proszę Państwa, mamy tutaj dwie wielkie puszki. To działa, mikrofon. Mikrofon ten działa, Basiu. Pierwsza malowanka to są dwa piękne konie. Narysował to Michał Kolenkiewicz. Cena wywoławcza 500 zł. Kto z Państwa da więcej niż 500? No słuchajcie. 1000, kto da więcej niż 1000? 2000. Słuchajcie, na jednym z tych koni Don Kisot kiedyś maszerował. 10, kto daje więcej? 20 tysięcy. Co daje więcej niż 20? Po raz pierwszy. 100 tysięcy, po raz 150 tysięcy! 150 tysięcy polskich po raz pierwszy. Po raz 150 tysięcy! 160! Kto da 160? 150 tysięcy po raz pierwszy. Ile? 150, 160 było! 160 to 160, Gabriel, 200 tysięcy! 200 tysięcy! 200 wydał! 200 tysięcy, drodzy Państwo! Astronomiczna suma, co? 200! Proszę Państwa, Jurek Owsiak będzie szczęśliwy, jak się dowie, że sprzedaliśmy to za 250, tak? Tak? Drodzy Państwo, ja mam dodatkową informację co do tego. 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy. 250, proszę Państwa. To jest pół roboty. Drodzy Państwo, to jest ćwierć miliona złotych. Ćwierć miliona. Zaszarowanym ołówkiem przez Anetkę z domu dziecka w Krasnem. Aneta dojeżdża do nas, nie ma jej jeszcze wprawdzie, ale cena wywoławcza tej malowanki to jest 250 zł. Kto z Państwa? 10 tysięcy, proszę Państwa, kto daje? Ile? 17 tysięcy, 20 tysięcy dla zamalowanki Anety. To znaczy, my na razie mówimy, co będzie do sprzedania, bo jakieś tam sygnały są, żeby nie, jeszcze nie, tak? Te gołąbki zaraz wyfruną. Może im trzeba pomóc troszeczkę. Może one śpią jeszcze. Jak
się do gołąbków woła. Chodź. Dziecko z domu dziecka z Krasnego. To znaczy namalowało to. Przedajmy to, to nie jest dziecko. To dziecko namalowało. Przedajmy tą, którą żeśmy zaczęli pokazywać. Przepraszam, ja tu nam przerwano. Wobec tego jest to malowanka, którą trzyma Bogdan Sawicki. Malowanka namalowana przez Anetkę z domu dziecka w Krasnem, zaczarowanym ołówkiem. Cena wywoławcza, jak pamiętacie, 250 zł. 1000 zł i jedno serduszko, swoje. 500, 1500. 5000, 10 tysięcy, 20 tysięcy, a co ty masz 20 tysięcy? 30 tysięcy, świetny młody człowieku. Kto z Państwa da więcej niż 30 tysięcy? 30 tysięcy kosztuje tylko jedna strzelaka, proszę Państwa. 35 tysięcy. Chłopaki liczą pieniądze. Magda się szykuje do całowania. A ja już się gotuję. 35 tysięcy. Ile? 50 tysięcy. 50 tysięcy. 50 tysięcy, brawo. 50 tysięcy. 55. Potem pocałuję panią, ale już nie pocałuję, bo 55. 55. Jak się pocałuję? 70 tysięcy. Ja myślałem, że ten pan coś mówią gumę żuje. No nic. Dobra, żuj gumę. Guma dla żucia. Proszę Państwa, kto z Państwa da więcej niż 75 tysięcy? Dostanie serduszko. 75 ile? Zbankrutuje ten młody człowiek. 80 tysięcy. Do tej skarbonki to wrzuci 80 tysięcy, będziesz szczęśliwy. Słuchajcie, sumę będą szczęśliwe dzieci, które są chore. 80 tysięcy. Proszę Państwa, tu niedaleko za nami jest szpital, w którym leżą dzieci, na które... 100 tysięcy. 100 tysięcy. Rzucaj. Rzucił. Dobry. Masz serduszko i malowankę. Niech ci przyniesie szczęście, daj mi buzi. Magda, daj buzi. Chłopcy się Magda całują, będzie padał śnieg. Magda, podpisana. Drodzy Państwo, tutaj jest aukcja, a tam, o tam, widzicie, gdzie ja pokazuję? Stoi najnowszej generacji obrazki. Proszę Państwa, Basia pokaże następny obrazek. To jest nasza Basia Żuchowska z redakcji Kuriera Podlaskiego. Brawo dla Basi! Brawo dla Basi! Brawo. Już niedługo dostałem cynk, proszę Państwa, że dojadą do nas dzieci z domu dziecka z Krasnego. Taryfa 919, pro jest 110 na godzinę. Tak, policja nie słyszy. Policja tego nie słyszy. Jak się dowiedzieli, jadą 115. Brawo dla nich! Słuchajcie, dzieciaki przywiozą następne obrazki, które... Wszystko dzieci przywiozą. Przywiozą serca, uczucia, a przede wszystkim, proszę Państwa, chęć do dalszej licytacji. Wobec tego cena wywoławcza za malowankę, którą trzyma Bogdan Sawicki, przyjaciel dzieci i dzieci chorych i zdrowych i dzieci z domu dziecka. 500 zł. Kto z Państwa da więcej niż 500? 1000 zł. 1000 po raz pierwszy. 10 tysięcy. 15 tysięcy po raz pierwszy. 15 tysięcy. Kto z Państwa da więcej niż 15 tysięcy? 30 tysięcy. Wydaje ten młody facet, który tego Magda pocałowała. Kto z Państwa da więcej niż 50 tysięcy? 100 tysięcy po raz pierwszy. 100 tysięcy po raz pierwszy. 110 tysięcy. Pan kapitan się skarga, 120 tysięcy polskich złotych. 110. 120 już było, jak jest, tamta pani 120, tamta 150, tamta pani w czerwonej opasce na głowie dała 120, nie, 150 tysięcy. Proszę Państwa, 150, ale nie wiem, czy wiecie, kto dostanie piękny utwór, marsz. Kto wygra teraz tą licytację. Teraz kto z Państwa da więcej niż 150 tysięcy. 180 tysięcy. Proszę Państwa, to jest już poważna zaraz suma. Zaraz będzie 200. 200 to na 200. Pani słucham, nie 200. Słucham. Jest 200. Panu daj 200 tysięcy, kto da więcej niż 200. 200 tysięcy, pani daje w szarbie taki ładny fotelko. A mówię, czadło mamie więcej wyciągnąć rano? A to ten obraz, może ktoś nie wie, co chce kupić. To jest ten obrazek, który Bogdan trzyma w ręku. 200 tysięcy. I Bogdan panią pocałuje, na pewno. Bogdan panią pocałuje. Uwaga! Pierwszy, drugi, trzeci. 200 mamy. Pani wygrała. Prosimy bardzo, brawo! Prosimy do nas. Prosimy o pani imię. Brawo! Wszyscy biją brawo! Panie, proszę panów. Fajny bus. Panów prosi policja. Proszę bardzo. Tak.
proszę Państwa, marsza można tańczyć i wchodzić. Czyli możemy robić chodzonego. A ja mam jeszcze jedną ciepłą informację. Wojsko Polskie daje gorącą herbatę. Tam! Jeżeli ktoś ma ochotę... Proszę Państwa, Jak masz na imię? Agnieszka. Agnieszka 100 tysięcy wrzuciła. Proszę Państwa... Bogdan, pokaż Agnieszkę. Tutaj mieszka panna Agnieszka. Brawo Agnieszka! Majola. Jest to malowanka typu perpetuum mobile. Na tej malowance jest wszystko, co sobie mogą wymarzyć dzieci. Proszę Państwa, kto tą malowankę kupi za 10 tysięcy złotych? Kto utrzyma Jola? Jola wyżej. Słuchajcie, są nawet okulary Jurka Owsiaka. Ile dajesz? Są okulary Jurka Owsiaka. Poza tym Jurek Owsiak dotknął tej malowanki we wrześniu. Prawym palcem, lewej ręki. Proszę Państwa, cena dla tego wynosi 30 tysięcy. Gdzie była Agatka Młynarska, Jurek Owsiak nie mógł przyjechać, bo w tym czasie był w Bieszczadach i rozdawał dzieciom jedzenie. Taka była prawda. Ale Agatka Młynarska była zachwycona tą imprezą i między innymi grała orkiestra, część orkiestry naszej policji. Dziękujemy im serdecznie. Dziękujemy! 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 Proszę Państwa, kto z Państwa kupi następną malowankę, którą otrzyma Jurek Owsiak? Naprawdę! Proszę bardzo, kto z Państwa kupi tą malowankę? Ta malowanka kosztuje tylko 23,5 tysiąca złotych. 23,5 tysiąca złotych. Grzesiek Kobylski, proszę Państwa, z domu dziecka. Ile? 30 tysięcy po raz pierwszy. Ty jesteś, widzę, takim, wiesz, zbieraczem tych malowanek. 30 tysięcy po raz pierwszy. 30 tysięcy 700. To te 700, co ci mama rano dała. I nie wydałaś reszty, rozumiem. 40? 40 tysięcy po raz pierwszy. 45 tysięcy. 50 po raz pierwszy. 50 tysięcy po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. 70 tysięcy. Skąd ty 100 tysięcy po raz pierwszy, słuchajcie. 100 tysięcy. 100 tysięcy. Po raz pierwszy. 100 raz pierwszy. Po... Brawo! 110, proszę Państwa! 110 po raz pierwszy! Kto z Państwa da więcej niż 110? 120! 120 jest lepsze niż 110, brawo, tak, brawo! 120 jest zawsze 130, więcej! Dobrze 130, dobrze słyszałem? Pani chciała coś powiedzieć? Pani chciała powiedzieć 150, ale pani nam potem powie. Proszę Państwa, 130 po raz pierwszy. 130 tysięcy, po raz drugi 130. Ja znam życie, dawaj szybko 130, bo się rozmyślą. Mamy jeszcze sporo. Jak masz na imię? Michał. Michał, słuchaj, jesteś niezła lawonicha. Proszę bardzo, Michał w dolarach płaci. Proszę Państwa, płaci w dolarach. Brawo, brawo. Dolary, dolary, dolary. I serduszko. Proszę serduszko i buzi. A buzi. Niech będzie też się będę leczył do końca życia, ale wygląda zdrowo na szczęście. Słuchajcie, to co ja trzymam w ręku to jest herbata. Każdy może dostać. Wojsko przygotowało ją, a Jurek Owsiak pobłogosławił osobiście. Proszę Państwa, po pierwszym łyku, jeśli ją wytrzyma, będziemy wszyscy pili. Albo 15 minut odczekacie. Tam jest jeden punkt, tam dym jest, widać wszyscy. Każdy za darmo dostanie. Nic? A mnie też? Kocham cię też. Proszę Państwa, mamy już... Maniek! Wszyscy krzyczymy. Maniek! 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 Dobra, wobec tego bierzcie dziewczyny malowanki. Powiedz mi, ile jest dzieci w domu dziecka w Krasnym w ogóle? 60. Jak wam tam się żyje? Bardzo dobrze. Szczęśliwe jesteście, że się przyjechały do nas? Bardzo szczęśliwy. Muszę wam powiedzieć, że ja wczoraj u nich byłem i ja uczyłem, co mają mówić, ale mówią zupełnie co innego. Słuchajcie, wobec tego teraz licytację prowadzi, jak masz na imię? Magda. Magda, specjalnie chciałem powtórzyć, ja Magdę bardzo znam i lubię. Czy to ta afera z papuszkami wynikła?
Czy wiecie, co się stało? Umarły jej papuszki. To nie jest śmieszne. A to nie rozłączki były. To są nie rozłączki. Jedna umierała i druga się poświęciła. I druga. I tu się w tym momencie się nie śmiejemy. Naprawdę. Nie, no trudno, papuszki. Magda przyjechała, proszę państwa, ze świąt, przyjechała do swojego domu, który jest domem dziecka i po prostu zastała taki obraz. Ale to nic, Magda. My będziemy się tutaj weselić, bo zbieramy na dzieci z domu dziecka, na dzieci chore. Dzieci z domu dziecka zbierają na chore dzieci polskie. Słuchajcie, papuszki umarły, ale ja myślę, że za waszą pomocą dzieci nie umrą oczywiście. Myślę, że nie umrą. Bo my sprzedajemy tutaj obrazki, za które wy płacicie, a za pieniążki kupimy. Proszę państwa, Marta Kraszyńska z ulicy Wybickiego wyryła, bo to jest drzeworyt. Tak, ona ryła, wypalała, 2000 Ryła, wypalała, kolorowała. Cena wywoławcza 100 tysięcy złotych. Trzymaj, 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy. Co to jest za taki drzeworyt? Proszę państwa. Wczoraj serduszko sprzedano, jeden chirurg kupił za 84 miliony, jak wiecie. I już nie żyje, bo... Nie żyje! A, żyje! Żyje, w telewizji mówili. W telewizji to różne rzeczy pokazali. Mówią. Proszę państwa, 100 tysięcy. Kto z państwa za ten drzeworyt da? 110 tysięcy. Tak, 100 tysięcy, 10 złotych polskich. Ryte, malowane, drapane, 10 000, wypalane. Piotrze, 10 tysięcy. 110 tysięcy. 100 tysięcy, 10 tysięcy. 100 tysięcy, 10 tysięcy. Wszystko mu się pomyliło, ale nam się nie pomyli. 110 tysięcy. Kto da więcej niż 110? Nazbieraliśmy. Skaner! Doktorze, malowankę z nalepką. 25 tysięcy malowanka plus nalepka. Kto z państwa da więcej? 50! Stanowczy głos młodego mężczyzny powiedział 50. Pan z tą przepaską chciał coś powiedzieć? Nic. 25, 50. Kto z państwa da więcej? 100! 100 tysięcy! 100 tysięcy po raz pierwszy. 100 tysięcy po raz pierwszy. 100 tysięcy po raz pierwszy. Kto da więcej niż 100 tysięcy? Pan coś chciał powiedzieć? Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy, 100 tysięcy po raz pierwszy. Ja muszę państwu powiedzieć, że on wie, kim ja jestem, ale ja nie wiem, kim on jest, ale mówi nam dzień dobry. 100 tysięcy po raz pierwszy. Na wszelki wypadek, żebyśmy byli grzeczni, odpowiemy wszyscy panu chórem. 3, 4. Dzień dobry! 100 tysięcy po raz pierwszy. Po raz drugi, po raz trzeci. Chodź do nas. Kamery musiał sprzedać. 150 tysięcy. Pani rzuca kamerę. A pan rzuca panią. 150 tysięcy. 150 tysięcy. To jest BBC, proszę państwa. Pani jest BBC, widzę po stroju. Tam mają takie czarne kurtki. U nas czarne kurtki mieli też na Sienkiewicza niedawno. 150 tysięcy, tak? 150 tysięcy, proszę państwa. 150 tysięcy po raz pierwszy. 150 tysięcy po raz drugi. Pan Jonasz to łapiło, proszę my do nas. Pan Jonasz to łapiło, 160 tysięcy chce dać? Nie, on tylko biegnie. 150. Coraz trzeci. Jak ty masz na imię? Adrian. Adrian. Masz Adrianku serduszko, ja ci przykleję do serduszka. Chodź, Adrian. Dziękujemy Adrianowi, dziękujemy. Miłość. Słabiutko jeszcze raz. Miłość. Miłość. Przyjaźń. Przyjaźń. Co jeszcze? Braterstwo. Braterstwo. I rock and roll. Jak braterstwo do broni. To, czego wam brakuje. Zaraz będzie muzyka. Stuba, stuba, ale nie bądź stuba. Proszę państwa, płyną łzy. Deszcz płacze, wszystko płacze, proszę państwa. Nie, nie wywołuj wilka zaraz lepiej. Bo to jak masz na wszystko się może zdarzyć. Kasia, a czemu nie masz zamków na dole, Kasiu? Dziewczyna, 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 dlaczego ty jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno zła, odrzucasz miłość chłopaka. Bardzo jestem z tego zadowolony, że lubicie taką muzykę i... Cena wywoławcza jednego psiaka... 200 tysięcy! 200 tysięcy złotych! Te psy są naprawdę rasowe. Wielorasowe są. Wielorasowe. Wielorasowe pieski. Tam idzie tramwaj, i autobus, i helikopter. Słuchajcie, sprzedajemy Alexis czy Blake'a najpierw?
Blejka! Okej, Blejka sprzedajemy. 200 tysięcy celowy Buławczak. To na więcej. 200 tysięcy po raz pierwszy za Blejka. 200 tysięcy za Blejka. Jak bardzo proszę, żeby ktoś, kto mówił sunę, podnosił rączkę, dobrze? Żeby można podnieść również nóżkę. Kto potrafi? Kto potrafi podnieść dwie nóżki naraz, dostanie za darmo malowankę. Jonasz to opiło, Basia ci rób do wozu. Proszeni. Proszeni to oczywiście. To zabrzmiało tak, jak gdyby mieli jechać do wyjazdu. A my powracamy do piesku. 200 tysięcy po raz pierwszy. Po raz pierwszy ten młody człowiek za 200 tysięcy za Blejka. To da więcej niż 200 tysięcy. Ben się cieszy, bo wie, że trafi w godne ręce. Ben miał głos, proszę. Nerwowy rocznik, 200 tysięcy. 200 tysięcy. Słuchajcie, to nie ja, to naprawdę on krzyczy. No już, już, dobrze, dobrze. Bogdan jest brzuchomówcą, że on to robi. Słuchajcie, no czy to jest aukcja, czy jarmark? 200 tysięcy. 200 tysięcy po raz pierwszy, plus malowanka za to. On mówi, że mało 200, tak? Blake mówi, że za 200 tysięcy to on nie pójdzie. Żeby to było w dolarach, to rozumiem. Nie, to jest w dolarach. A, tak. Dolara! Ja myślałem, że funty tu wchodzą. Dolara! Dolara, 200 tysięcy! Słuchajcie, ja myślę, że ten pies ma słuch muzyczny, bo on tutaj różne takie... Wysokie cepie, 200 tysięcy! Wierzę, 200 tysięcy! Jest mechanista za jedyne 200 tysięcy złotych, proszę Państwa! Czy ktoś da 200 tysięcy złotych, ręka w górę? A kiedy była wypłata? Słuchajcie, czy nikt nie lubi zwierząt? Kto z Państwa lubi zwierzęta, ręka do góry? Ten, Ty lubisz zwierzęta, ale masz dużo biegów, Ty lubisz. Kto masz tyle biegów? Lubi bardzo zwierzęta. Kto z Państwa da więcej niż 200 tysięcy? Wszystkie te pieniądze tam trafią. Proszę Państwa, jest oferent. Słuchajcie, jest. Proszę bardzo, malowankę. Proszę dla pana. Jak ty masz na imię, chłopczyku? I piesek. Ja się bardzo brzydko nazywam. Po prostu Tadzio. Tadzio, Tadzio. Tadzio zapłaci 210 tysięcy za pieska, Blejka. Na malowankę. A to z racji tego, że ja to chyba jeden z wielu. Mam bardzo chore dziecko i w związku z tym ta cała akcja i ten pies, ja go po prostu przekazuję jeszcze raz do licytacji z racji tej, że ja już psa w domu mam. Mimo że zapłacił tam pieniądze. Tak. Brawo! I tak, za co dostaje jeszcze malowankę. Magda daje panu buzi. Słuchajcie, to co wspaniałe rzeczy, naprawdę. Magda daje buzi Tadziowi. Magda daje buzi, a Magda jest domu dziecka strasznego. Tadziu daje buzi Magdzie. Pieniądze siły, a buzi. Było. Pieniążki poszły. Okay, dziękujemy wszystkim bardzo. Specjalna komisja, wóz strażacki do oglądania. Herbata od wojska gorąca, komu zimno. My licytujemy obrazki, a zaraz zagra dla pana. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki. Thank you.
tygodniową zbierają na dzieci, chore, bo dzieci polskie. Zawsze mają sensację do pomysłu, bo zawsze mają potrzebę. Myślę, że ten przykład tej stacji pokaże naszej całej Polsce, że jedna po prostu wrasła już wsiaka miłość, przyjemność, braterstwo, to znalazłem w pewnym pobycie. Stan mojego głosu świadczy o tym, że faktycznie licytacja przebiegała bardzo żywo. Zebraliśmy w jednym skarbowce ponad 4 miliony złotych, w drugim skarbowce ponad 2 miliony. To nie jest jeszcze koniec. Będziemy zbierać już tak 16-17. A to jeszcze raz od początku? Zamierzony, dlatego że za chwilę miejsce na scenie Filharmonii Białostockiej zajmą chóry. Ale o chórach może za moment. Teraz najnowsza informacja z punktu liczenia pieniędzy. Ostatnią sumą, którą podawałam, było 120 milionów. Uwaga, uwaga. Liczą dalej, do tej pory naliczyli 250 milionów! Brawa dla Państwa. Jeszcze nie kiedy koncert się będzie kończył, a ten koncert i to całe nasze świętowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie doszłoby właściwie do skutku, gdyby nie ludzie dobrej woli. O nich się teraz popularnie mówi sponsorzy. Ja myślę, że w tym wypadku można powiedzieć ludzie dobrego serca i mecenasi kultury. Powie o nich Bogdan. Proszę Państwa, sponsorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są m.in. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Białymstoku, krótkie brawa. Spółka z Bimar. Okręgowe Przedsiębiorstwo Lasów Państwowych. Wojsko Polskie. Firma East Trade. Firma Santina i firma poligraficzna Triada, firma AG Red, już nie dużo, Interdruk. Białymstoku wpłacił jednorazowo na ten cel 15 milionów złotych. Obecnych tu na sali było przed Filharmonią, kiedy działy się tam różne akcje, czasami zamieszanie było, ale dzięki temu, że pilnowali policjanci porządku, obeszło się właściwie bez żadnych potyczek. Dziękujemy przede wszystkim 4. Komisariatowi Policji. Dziękujemy policjantom. Ja sam osobiście przyjąłem, pan Marcin Sołowiej przyniósł do nas pierścionek. I mamy już to złoto, które w przyszłym roku pozwoli nam również wykonać takie serduszka. Dziękujemy Państwu również. Były złote serduszka, były złote kolczyki, były złote łańcuszki. To wszystko zostanie przekazane do Warszawy, do Jurka Owsiaka. Nie wiem, czy będą przetopione na serduszka, czy może zostaną przekazane na inny cel. To się dopiero okaże, bo Owsiak ma szalone pomysły. A skoro o Owsiaku mowa, widzieli Państwo na początku kukłę, którą wykonali aktorzy i pracownicy teatru, białostockiego teatru Lalek. Kukła pojechała już do Warszawy. Powieźli ją nasi redakcyjni koledzy z Fundacji Nasza Przyszłość. Ciekawa jestem, za jaką kwotę pójdzie w studiu telewizyjnym programu drugiego. Mam nadzieję, że Owsiak może sam wylicytuje swoją kukłę i zechce zachować na pamiątkę. Którzy razem ze mną się od godziny 9 przed Filharmonią licytowali obrazki, rysunki namalowane przez dzieci. To był taki cały konkurs zaczarowanego ołówka. Panie doktorze, jakie skutki? No proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim witam
Państwa jako no, przedstawiciel w tym wypadku Kuriera Podlaskiego i człowiek, który po prostu no, sprzyja dzieciom z domu dziecka, szczególnie w domu dziecka w Krasnym koło Zabudowa. Może zanim powiemy o efektach, Magda z domu dziecka chciała parę słów powiedzieć. Proszę Cię, Magda. Jesteśmy z domu dziecka z Krasnego. Wielokrotnie pomagano nam, a szczególnie Kurier Podlaski i taksówkarze z 919, więc postanowiłyśmy pomóc i my chorym dzieciom, zbierając pieniądze na aukcji. Proszę Państwa, Państwo widzą tu troje dzieci, trzy dziewczyny. Oczywiście w Krasnym jest kilkadziesiąt dzieci. Część z nich się było, część była również dzieci z innych domów dziecka. Chcę Państwu powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przynajmniej w Białymstoku i w poradni, w której ja pracuję, przy ulicy Swobodnej i w Kurierze Podlaskim, gra od wielu miesięcy. My w ramach tej akcji zbieramy pieniądze na różne dzieci, dzieci bardzo chore. Jako lekarz pediatra, proszę Państwa, sprzyjam też dzieciom, którym bardzo potrzebna jest pomoc. Powiem taki przykład. W Polsce jest około 300 dzieci, które muszą mieć po prostu w ciągu najbliższych miesięcy przeszczepione wątroby. Zabiegi udane wykonuje się jedynie w Katalonii, w słonecznej Katalonii, wykonuje się we Francji i w Niemczech. Koszt takiego zabiegu jest to 75 tysięcy do 100 tysięcy dolarów. To są sumy, proszę Państwa, niebagatelne. 300 dzieci czeka po prostu na pieniądze. W sytuacji, kiedy te dzieci tych pieniędzy nie otrzymają, po prostu umrą. Zbieramy te pieniądze, zbieramy każdą złotówkę, dlatego mówię, że nasza Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszych sercach, w sercach lekarzy podiatrów wielostowskich i domach dziecka gra od wielu miesięcy. Tym bardziej jest to ważne, że do naszej akcji przyłączyły się dzieci, które bardzo biedują w domach dziecka. To nie jest miejsce, żeby mówić tutaj o sytuacji domów dziecka w Polsce, a szczególnie w naszym makroregionie, ale myślę, że Państwo podziękujcie jeszcze, jeśli potrafilibyście brawami nie tylko tej trójce, ale wszystkim dzieciom z domu dziecka, które zbierają pieniądze. Dzieci potrzebujące zbierają na inne dzieci, dzieci chore. Teraz, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, ile myśmy zebrali właśnie z tymi dziećmi. Zebraliśmy ponad 15 milionów. 15 milionów 190 dokładnie 1350 zł. Jest to suma i ogromna, i niewielka w porównaniu, prawda, do sumy przeszczepu, ale jest to suma duża. Zebraliśmy 5 dolarów, 50 lirów włoskich, 1 szyling, 1 peset hiszpański, kopiejka, frank i tak dalej, i tak dalej. Było to wzruszające, kiedy parę pań, płacząc, dosłownie płacząc, widząc te dzieci, zdejmowały sobie kolczyki złote. Jedna pani odpięła serduszko złote, złote swoje serduszko z łańcuszka. Jedna pani zdjęła srebro i po prostu dała nam. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz. Doktor Bogumiłki. W ostatnim roku 1992. Dziękujemy bardzo.